Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj kilka takich informacji z ostatniej chwili, a także zaczniemy temat dewy roślin, temat dla Was obiecany. Te filmiki mogą być pomieszane, ponieważ staram się robić takie króciutkie, bo jest mi wówczas o wiele łatwiej je po prostu szybciutko załadować i nie trzeba tracić czasu 2-3 godzin, zanim ten film na YouTube się pojawi. Wybaczcie więc takie dzielenie na części, ale dla wielu z Was jest to również bardzo korzystne i wiele osób chciało takie krótkie filmy, bo nie każdy może wygospodarować tą godzinę czy dwie, a 5 minut to każdy znajdzie czas. Moi drodzy, z ostatniej chwili następujące wiadomości, a mianowicie dzisiaj mamy rytuał Nowiu Księżyca, czyli spalenia ognia oczyszczającego, oczyszczania anielskiego, usuwania wszelkich problemów, usuwania wszelkiego rodzaju blokad, niepowodzeń, barier i tym podobnych. Ten rytuał znacie z mojego ostatniego filmiku i te listy, które do dzisiaj doszły, to te osoby zostały poinformowane. Jest jeszcze kilka listów, które nie mają z tyłu na kopercie nadawcy. Bardzo proszę, zerknijcie na mojego bloga w ostatnich 2 wpisach. Zrobiłam Wam zdjęcia tych kopert i jeżeli rozpoznacie, że jest to Wasz list, bardzo proszę o e-mail, bo jest to dla mnie bardzo duże ułatwienie, jeżeli robiąc rytuał wiem, czyj jest to list, bo jak wiecie, koperty nie otwieram. Czyli dla osób, które biorą udział, które sobie ten rytuał zamówiły w magicznym świecie i które wysłały do mnie listy, bardzo proszę zerknijcie na mojego bloga, tutaj będzie również link w opisie, aby zerknąć, czy to czasem nie jest Twój list, ten incognito. Moi drodzy, właściwie od ostatnie 2-3 dni to jest jakieś wariactwo, nazwijmy to tak, w mojej skrzynce pocztowej. Jest tak bardzo dużo listów od osób, które przegapiły ten rytuał, a chciały w nim wziąć udział. Nie wiem, jak Wam to umknęło, bo starałam się i przygotować film, i wpis na blogu, i również nawet pojawiło się to na stronie głównej Magicznego Świata. No ale różne są dzieje, różne są sytuacje życiowe. Dlatego widząc te listy, zdecydowałam się wykonać ten rytuał jeszcze raz. Ale jest to już ostatni dzwonek, ponieważ kolejny rytuał zaplanowałam na 20 marca. To jest kolejny Nów Księżyca. Dlatego jeżeli masz jeszcze jakiś problem, który chcesz usunąć, który chcesz, aby został z Twojego życia wymazany, wypalony tym rytualnym ogniem, to bardzo proszę nie zwlekać, tylko szybciutko sobie zamówić, bo jak wiecie, te listy muszą jeszcze do mnie dotrzeć, a na to nawet priorytetem musicie przeznaczyć około tygodnia czasu, aby one dotarły tutaj do magicznej oazy. Czyli ten rytuał po raz ostatni odbędzie się 20 marca i jeżeli chcesz wziąć w nim udział, to należy oczywiście sobie zamówić miejsce w magicznym świecie, również na moim blogu informacja na ten temat. Tak, aby zacząć ten nowy rok już bez tych wszystkich rzeczy, od których pragniecie się uwolnić, bo jak wiecie, 20 marca to już jest prawdziwy ostatni dzwonek, jest to ostatni moment, w którym można wykonać taki rytuał, dlatego jest to ostatni raz w tym roku. Moi drodzy, co jeszcze z takich rzeczy aktualnych, to cały czas w tle tego filmiku będziecie widzieć zdjęcia. Zdjęcia, które wykonałam dla Was dzisiaj z magicznej oazy. Jak widzicie, wszystko już jest to energia wiosny, już czuć tą wiosnę nawet w powietrzu. Mimo tego, że wczoraj mieliśmy bardzo trudny dzień i również bardzo trudną noc, ponieważ mieliśmy czerwony stopień zagrożenia i niesamowity huragan, który jednocześnie trwał w tym samym czasie, gdy mieliśmy tutaj pożar, dokładnie na sąsiednim wzgórzu, pożar lasu. Pożar, który szalał, bo jak wiecie, tutaj mamy większość lasu sosnowego lub eukaliptusowego, a także drzewa laurowe i każda osoba, która korzysta z moich wskazówek i pali liście laurowe, takie, które można kupić u Was w każdym miejscu, w supermarketach, markecie, to wie, jak taki liść, jeden liść pali się w czasie rytuału finansowego i
możecie sobie wyobrazić i bardzo Was proszę, nie wyobrażajcie sobie tego, aby tego jeszcze raz nie manifestować, nie materializować, jak pali się takie drzewo laurowe w całości. Dlatego ogromny ukłon w stronę strażaków i piękna praca i bardzo, bardzo ciężka praca z narażeniem własnego życia. I tutaj również, moi drodzy, taka malutka uwaga, ponieważ ze względu na nasze rytuały dla Matki Ziemi, które prowadzimy wspólnie już tak długo, w każdą pełnię księżyca, to również stosunek strażaków do pożaru u nas bardzo się zmienił. Bardzo. W tej chwili naprawdę gasi się pożar lasu. I szuka się osoby, która zawiniła, która ten pożar stworzyła, jeżeli nie powstał on naturalnie. I bardzo mnie to cieszy, moi kochani, bo jeszcze kilka lat temu to paliły się tutaj wzgórza i nikogo to nie interesowało. Dlatego cieszmy się, jest to nasz sukces, nasz ogromny sukces, bo jak wiecie, w rytuałach Matki Ziemi również ten temat poruszamy. Moi drodzy, czyli pożar udało się ugasić. Bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które wspierały mnie również energetycznie, telepatycznie w pracy, aby ten pożar zablokować. Znów jesteśmy bezpieczni, mimo że huragan szaleje i dlatego ten filmik jest nagrany w pomieszczeniu. Z pewnością nie jest to aż taka ładna jakość jak na zewnątrz i nie macie tych wszystkich odgłosów natury, ale no niestety nie było innej możliwości, aby wiatr nie dmuchał nam w mikrofon. I teraz przejdziemy do tematu dewy roślin i jak można tą wiedzę wykorzystać w waszym życiu, jak można teraz dokładnie, jak wiosna wkrótce również u was pojawi się, u osób, które mieszkają w Europie Północnej, u tych innych osób, które mieszkają w innych częściach świata, w tej chwili może być zupełnie inna pora roku, ale jednak większość z was mieszka w Europie Północnej. Jak można zacząć pozytywnie ten rok? Jak można, komunikując się z tymi istotami, bardzo wiele w swoim własnym życiu osiągnąć? Jest to również mój taki malutki prezencik dla was, taka seria filmików i również mam nadzieję, że wam się spodoba. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. Linki do rytualnego spalania 20 marca tutaj w opisie filmu, a także do mojego artykułu na blogu na ten temat. Dziękuję za waszą uwagę i za chwileczkę spotkamy się znowu. Wasza Mario Bocardi.